Pewnego dnia w szkole byłam bardzo zdezorientowana i miałam wrażenie, że wszystko mi się wali. Spóźniłam się na pierwszą lekcję i na dodatek nie mogłam znaleźć mojego zeszytu z zadaniami domowymi. Przeczesywałam swoją torbę kilka razy, ale bezskutecznie. Zeszyt po prostu zniknął. Zdecydowałam więc porozglądać się po klasie, ale w tym samym czasie zaczął się wykład nauczycielki. Zdenerwowana siedziałam na miejscu i udawałam, że zapisuję notatki. Ale w rzeczywistości moja głowa była w zupełnie innym miejscu. Nagle, kiedy nauczycielka zwróciła mi uwagę, spojrzałam na jej biurko i zobaczyłam swój zgubiony zeszyt. Szybko wybiegłam z klasy, ale już za drzwiami czekała na mnie nauczycielka. Znając moją słabość do zapominania, postanowiła zabrać mój zeszyt na sprawdzenie i oznajmiła, że ma nadzieję, że nauczę się być bardziej odpowiedzialna. Kiedy wróciłam do klasy z zeszytem w ręce, moi koledzy patrzyli na mnie dziwnie, a ja nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać. W końcu usiadłam na swoim miejscu i zaczęłam pisać zadania domowe z jeszcze większą uwagą niż zwykle. A od tamtego dnia zawsze sprawdzałam swoją torbę dwa razy, żeby mieć pewność, że nic nie zgubiłam. A wy co zgubiliście w szkole?